Dzień dobry, cześć i czołem, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Mapy od Widzów, dokładnie tak, kolejnym odcinku naszego daily grudniowego, więc lajkaczek jak najbardziej obowiązkowo pod tym odcinkiem i odsyłam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to fajnie by było, żebyś zasubskrybowała, normalnie rozumiesz, niech ten kanał się rozwija dalej. Dzisiaj mamy mapkę Unfair Minecraft albo coś w tym stylu, czy mapkę Unfair, więc będzie bardzo, bardzo nie fair. Zobaczymy jak mi pójdzie. Czy się zrajdżuję? Mam nadzieję, że nie. Będę się starał. 3, 2, 1, go! Intro! Gdzie jest Minecraft? Halo Minecraft? Aha! Jest, dobra, okej, okay. Nie wiem. OBS mi ostatnio strasznie kombinuje. Dobra, reset wszystkiego w ogóle, nie wiem, to resetuje mi normalnie, no dobra. Mam 3 serduszka w ogóle, jestem głodny. Czyli już na starcie widzę, że to jest bardzo unfair mapka. Dobra, bardzo. Okej, okay, czytaj. Od prawej do lewej mam czytać? No dobra. Nie ustawiaj spawn pointa, bo zepsuje to mapę. Jak jest dobra mapa, to spawn point nigdy nie psuje mapy. No chyba, że masz jakieś tutaj swoje. Już widzę parkour, będę się świetnie bawił. Twój cel to dotarcie na koniec. Mapa korzysta z własnych tekstur, które oczywiście wgrałem. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Więc wyłącz swoje. Nie mam tutaj swoich, tutaj akurat jest instancja. No tak, mam nie otwierać skrzyń. To nie wolno otwierać skrzyń, to jest zła skrzynia. To jest paskudna skrzynia. Dobra, czyli nie otwieram w takim razie. I tutaj wpadam do lawy. Super! To jest... Trzeba będzie nauczyć się całej mapy. Czekaj, gdzie... Ha! Dobra, muszę przeskoczyć. Nie, wait, co? A ja nie mogę tu przejść w ogóle. Dobra, będzie problem, jeżeli ja totalnie nie ogarnę, w jaki sposób mam przejść do kolejnego poziomu w ogóle, nie? Wy wiecie, o co chodzi. Wait, tu jest jakiś... dobra, ten guzik, nie wiem, po kiego grzyba w takim razie. Dobra, no to tu wiem, że jest lawa, tu jest guzik, to mnie zabija i tutaj lawa też mnie zabija, ale... Jakbym mógł przeskoczyć, bo nie mogę tutaj przeskoczyć, bo tutaj te drzwiczki mogę otworzyć, ale tu jest bariera. To jeżeli mam tutaj drzwiczki, mam tutaj barierę, tutaj mam lawę, tutaj ginę, to ja nie wyjdę z respa w ogóle w tym momencie. Co ja mogę zrobić jeszcze? Czekaj. Nie, no tak serio. Co jeszcze? What? Okej, czekaj, czy tu jest jakieś tajne przejście? W ogóle coś? Nie, no tu nie ma. Serio, tu jest jakby jakieś tajne przejście. Tu jest... A no tak, bo to jest... Wait, czekaj! Bo tu są inne tekstury wgrane, czyli... Niekoniecznie to, na co ja patrzę, to musi być danym blokiem. I to jest w sumie najgorsze, bo... Muszę na przykład klikać... Może gdzieś tutaj jest jakieś... Okej, i zginę. Wiedziałem. Dobra, czekaj, ale jak tu jest to... Tutaj... O, tu są drzwi! Co? Dobra, i tutaj mamy wtedy wyjście. No dobra, czyli pierwszy poziom mamy ogarnięty. Teraz... Ten blok zniknie. 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 A, ten się przestawił! Już myślałem, że żaden blok nie zniknie. I będzie takie, no... Surprise, nie? Dobra, tylko problem jest taki, że muszę od początku sobie cały czas stoi lecieć, ale dobra. Czyli tu mogę wejść. I teraz ten przeskakuje na to! Aha! Co dalej? Tu na pewno jest bariera, teraz będę musiał wykombinować jakoś przejście dalej. To jest w ogóle... Czekaj, to jest jakiś... Jakaś dziwna ściana w ogóle, patrzcie to. No i... Okay. What?! Klikam po prostu na ośle, bo to są drzwi z bedroka, kuźwa. Dobra, to jest bardzo unfair. Będzie śmierć. Wow. Co? Wow! Jezus Maria, no mówiłem, że będzie śmierć, nie? Tylko kuźwa nie wiedziałem, że jest przestworzy. Ej, ale to jest trochę przerąbane, że nie ma spawn pointa. Jeżeli przejdę dany poziom, to ja wszystko rozumiem, nie? Że ja to muszę perfekcyjnie tam po prostu przejść i tak dalej. Tylko chodzi o to, że po prostu, wiesz, to trochę... A, teraz się stąd nie wydostanę w sumie. Czekaj, wait, co? Nie, moment. A nie, tu są drzwi.
Tu wszędzie są drzwi? Dobra, poczekaj, 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 poczekaj. Moment, 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 bo ja i tak tutaj nie przejdę teraz. Czekaj, co? Co ja tu mogę? Mam tylko teraz drzwi. Czekaj, wait, 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 wait. Nie, nie, to jest... Czy ja po prostu mam biec do tych... Dobra, może muszę biec do furtki? Bo teraz już nie zginę tutaj, nie? O, ja pierdzielę, to nie będzie taka prosta... Znaczy, ja wiedziałem, że to będzie trudna mapa, ale... Ale mam nadzieję, że ją jakkolwiek ogarnę, bo serio, jeżeli ja jej nie ogarnę... To jest bardzo prawdopodobne przy moim... No czemu nie... Ten blok za późno się przestawił, halo. To już nie było unfair, to był błąd mapy, panie, halo. Ten blok powinien się przestawić szybciej, tak jak wcześniej. O, nie podoba mi się to. Całe szczęście ten parkour jakiś super trudny nie jest. Lecę! Woda! Boję się robić cokolwiek, nie? Zakończ mapę, no na pewno. Mam Infinity i ten, dobra, okej. To jest kamienny przycisk, więc i tak go nie... No tak. Mogłem się tego spodziewać, po co ja to w ogóle klikam, nie? Poczekaj, nie do końca ogarniam, co się tam stało. Że tak jakby się te kowadła nie załączyły. Ej, w sumie dobra. Ło, kurde! Tego nie było! Wcześniej! Tego nie było! Dobra, moment. Ale przynajmniej mamy naprawdę, naprawdę nietypową mapę, ale dzięki temu, że z góry wiem, że to jest po prostu mapa unfair, no to jakoś tak inaczej się podchodzi do tego wszystkiego, nie? Dobra, to jakim cudem ja wtedy to jakoś ominąłem po prostu tutaj? Dobra, okej. Czyli wiem, jak dotrzeć tu, teraz... Ale ty, ale tutaj teraz nie ma tych przedmiotów, które były, bo to mi czyści ekwipunek. A co, jeżeli ja tego potrzebowałem faktycznie? Nie, no raczej nie. Dobra, czekaj, tu coś tam mówię. What? Okej. Być może coś pod... Tam są w ogóle target... Ty, ale serio, jak ja to teraz mam zrobić, jeżeli łuk i strzały mi... usunęło? Ten guzik mnie zabije? Nie. Otworzy mi drzwi, tak? A, ten mnie zabije, dobra. Dobra, tylko nie, serio, serio, bo ja teraz tak nie ogarniam troszeczkę, bo ja nie mam dostępu do łuku i strzał i ja mam nadzieję, że autor przewidział, że w tej mapie się ginie po 20 razy, co nie? Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi, mordo, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Dobra. Co to jest? Ty? To jest mądrzejszy autor. No, już. Żeby cię za bardzo w główce nie poprzewracało, wiesz, o co chodzi, nie? Tu mamy drzwi dyrtowe! Okej. Okej. No dobra. Tu raczej nic nie zrobię. Po co to ma być w ogóle? Nie wiem, ale dobra, okej. Niech będzie. Tylko właśnie, tutaj mamy jeszcze wodę, tylko tam nic nie widzę, ale może być tam jakieś ewentualnie przejście i jeszcze coś pod lawą może być. Weź tu teraz kuźwa, znajdź coś, nie? Ajja! Dobra. Zaczynam myśleć, że... Znaczy, tam jeszcze jest kilka możliwości, to nie jest tak, że ja wszystko już zrobiłem i to jest coś złe. Nie. Po prostu chodzi o to, że ewidentnie powinienem mieć tutaj łuk i strzały. Bo ja nie jestem w stanie w tym momencie tutaj nigdzie... What? Czekaj, co? Wpisz coś od siebie. Tak. Don. Dobra, nie wiem po co mi te główki tutaj są, ale okej. Mówię, tam są target bloki, ja tam powinienem strzelić. Tu mamy w ogóle guzik, który prawdopodobnie jest drewniany. Nie, ja tutaj potrzebuję łuku i strzału. Tu jest... No ja stwierdzam, że to jest błąd. No ej, miałem łuki i strzały, tylko po prostu po śmierci mnie resetuje. Ale nie resetuje się skrzynka. No niestety, mordo, ale tutaj... Co? Jak mnie skończysz słuchać? Co?
Tylko ja mam Adventure Mode, nie mogę użyć bloku, nie wiem czy wiesz. Nie wiem czy wiesz, mordo, o co chodzi, jak jest Adventure Mode. Survival musi być, wiesz o co chodzi? Jeśli nie wiesz, to zostałeś tutaj przyzwany przez cheatowanie. Nie wolno tutaj używać game moda, więc nie rób tego więcej, a teraz odsyłam cię na start. No, tylko mówię, tutaj Adventure Mode nie powinno być po prostu, wiesz o co chodzi, nie? Dobra. Wszystko spoko, nie? To oryginalnie wciul, naprawdę. Tutaj widzę, postarałeś się, jeżeli chodzi o Resource Pack, tylko... Co ja w tym momencie mam, mordo, zrobić, jeżeli ewidentnie potrzebuję tam... No i teraz nie zadziałało to w ogóle. Mam takie wrażenie, że ta mapa nie do końca działa jak powinna, nie? Takie, wiesz... Totalnie, totalnie. Ale widzisz, chłop nawet przewidział normalnie, że ja będę... Że jakby... Że ja będę cheatował normalnie, rozumiesz? Standardowo, dobra, czekaj, to jeszcze mogę wlecieć tu. No to się wiele dowiedziałem. Dobra, teraz już mi serio brakuje opcji. Jak mam bez łuku to zrobić, mordo? Nie, ale tak serio, serio, no. Jak? Tutaj jest tylko jakiś trapdoor, który nic mi nie daje. Tutaj już więcej nic nie ma. Tutaj mieliśmy tylko skrzynkę z główkami i też nic nie ma. Tam jak wpadam, zmienia się to w obsydian czy w lawę i obsydian, nieważne, po prostu ginę. Tutaj schodzę i jest jakiś kuźwa minecart, który w ogóle, znaczy w sensie minecart, tory, ale te tory to są nie wiadomo po jakiego grzyba. Ja tutaj raczej, chyba że coś za ogniskiem jeszcze mogę, tam coś jest tam za tym? Nie, no tutaj nie ma nic, to jest po prostu dirt. Po co to jest? Tego nie rozumiem, po co to jest? Mapy typu Unfair są o tyle przerąbane, że tutaj tak naprawdę możliwości jest, no nieograniczenie wiele. To jest wszystko kwestia tego, jaki autor do tego siądzie, nie? Tylko musicie brać pod uwagę, że ja trochę nie ogarnę. I teraz ja wiem, że ten guzik mnie zabija, bo już to testowałem, ale tamtego guzika wcisnąć nie mogę. I co ja mam teraz zrobić? No i no, co ja mam teraz zrobić? Koniec tym razem serio, tak, tak. Prawdopodobnie mam się dostać tam, nie? Bo to nie jest jakaś turbo długa mapa. Ale no jeżeli ja nie mam łuku, no to co? No to koźwa, giwe, jajpły, bow. Tak, bow? O. Giwe, jajpły, arrow. No to inaczej nie da się. Czekaj, giwe, jajpły, arrow. Nie armor stand. Arrow. 64. Tak, dziękuję. Dobra, to sprawdzamy, co się stanie tam. Zginę. Oj, znowu mi wyczyściło. No, żeś ty w mordę jeża, no. Dobra, jak dotrę tam, to sobie znowu dam łuk, nie? Bo i tak muszę strzelić w jeszcze ten jeden guzik. Chociaż jeżeli strzelę w ten guzik i dalej będzie problem, to już nie wiem. Ale tak serio, serio, to się zastanawiam. Jeżeli to nie zadziała, to co ja tutaj jeszcze będę miał zrobić? Giwe, liajpli... Pow. Giwe. Nie mam strzałek tutaj, więc ja wiem, że można strzałką sobie przywołać to samo. Arrow. 64, niech będzie. Dobra, uwaga i kliknę w tamto. Tam jest shulker. No, otworzyła mi się tutaj ta, ale jak mam przejść tu? Bo tutaj mamy jakąś lawę, coś. A co jeżeli ja muszę... Mam Infinity, ale... Nie wiem, czy coś pod tą lawą jest, nie? To jest takie, wiesz... Strzelanie totalnie na ciemno. Bo tam mamy tylko beacon, tam jest jeszcze jakiś shulker i tam jest guzik. No ale jak mam tam przejść, nie? Tego to już, kuźwa, nie mam bladego pojęcia. Target bloki mnie zabijają, bo i tak się dwa zapaliły, więc podejrzewam, że ten tak czy inaczej mnie zabije. Pod lawą to już nie ma nic. Może, nie wiem, strzelę se. Jeszcze mnie zastanawia to, co jest tu, nie? To, co jest... Kuźwa, ma się mogę... No, kurde, głupie drzwi!
stupid door! Co ja mam tutaj zrobić, nie? Czy coś tutaj mogę zrobić, ale to tak... Tu nie ma żadnego guzika, nic do zestrzelenia, nic. Strzelam se w ogień! To raczej nie. Nie, serio, nie wiem po kiego... To jest chyba jedyny element, którego dosłownie nie ogarniam, nie? Nie widzę żadnego celu, żeby tutaj były te tory. Wiecie, pamiętajcie, że ja nawet oczywistych rzeczy nie ogarniam, jak przechodzę mapki od widzów, a... O! Dobra, czekaj. To będzie pułapka. Mam łopatę, który może rozwalać dirt, więc jak zginę, to ta łopata mi przepadnie. Rozumiesz, mordo, o co tutaj chodzi? Ta mapa jest genialna. Tylko zapomniałeś o najważniejszym. Jeżeli ginę, ja nie mogę tracić przedmiotów i zaczynać od początku. W sensie, dobra, mogę zaczynać od początku, ale nie mogę tracić przedmiotów, bo inaczej, sorry, ale no... Wtedy jest problem, nie? Dobra, po co mi ten dirt? Bo mogę, znaczy, w sensie, mogę rozwalać... Czekaj, bo tutaj nie ma dirtu. Tu jest na przykład dirt, ale... Będę musiał co, rozkopywać poza mapą? Nie, poczekaj, mogę się wrócić? Wait, to o to chodzi? Bo tutaj mamy... Czekaj, tu mamy dirt na przykład? Nie. Na przykład... Tu mamy dirt. Dobra, i... Co teraz? Siadam! Jadę! Lawa. Wiedziałem! O, i teraz znowu mi wyczyściło, kuźwa, ten, dobra. No okej, czyli już wiem, że minecart to jest dead end, więc tego sprawdzać nie będę. Tylko teraz znowuż problem, bo... Nie, czekaj, tu jest guzik. Czyli to było przewidziane, jeżeli stracę łuk, że tutaj jest guzik zamaskowany. Orzesz ty, orzeszku wredny ty! No i dobra. No to jestem tu. Dobra, będzie śmierć, nie? Albo i nie. Okej. Okay. Się okaże, że ten jeden guzik jest zepsuty, nie? Ale tu wychodzę poza mapę wtedy. Czy to jest koniec mapy, czy po prostu, że przeszedłem? O to chodzi? O to chodzi, czy o co chodzi? Prawdopodobnie przeszedłem mapę, nie? Nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, bo nie ma żadnego by gratulacje, coś, że przeszedłeś mapę, albo nie przeszedłeś mapy, więc... No, ale jakby... No jestem na końcu, tak? Tylko, że no jakby, no... Koniec tym razem, serio. No to koniec, nie? To mam jeszcze czegoś szukać? Nie, bo teraz się nie ufam po prostu, że to jest koniec, nie? Jakby nie pasuje mi to. Po prostu mi to nie pasuje. Tu są dirtowe! XD, koniec XD! No i kuźwa i dalej dupa. Znalazłem dirtowe drzwi i co z tego? A, bo tu mogłem sobie z góry zeschodzić. No tak, no ale to... Kuźwa, nie wiem co mam zrobić dalej, ty, serio. To jest tak skonstruowana mapa, że teoretycznie może coś być jeszcze, albo nie, i to faktycznie jest koniec. Tylko w tym momencie autor mnie strollował potrójnie, że ja coś jeszcze próbuję znaleźć. Tu jest jeszcze jakiś guzik. Śmierć! Wiedziałem. Nie, no to co? No to koniec, no. Co ja tu jeszcze mogę... Czekaj, a jak spektatora włączę? Dobra. Moment. Tu jedynie mamy co? Ten pokój z cheatowaniem. Tak, dobra. Ty, to jest faktycznie koniec mapy chyba. To jest ewidentnie koniec mapy. Ej, to jest koniec mapy, bo tu już nic nie ma. Tu były te campfire'y, tutaj jechałem sobie tym. Tu byłem. Nie byłem? Byłem? Nie byłem. Nie, tu jest... A, bo tu jest jeszcze, że mogłem stąd wyjść i kliknąć tu, ale to też by mnie pewnie zabiło. No to w sumie jeden grzyb.
To tylko tej możliwości nie sprawdziłem. Ej, no przeszedłem! No nie ma tu już nic więcej. Tu jest pusto, panie. Tu jest jakiś common block. Co ten common block robi? Bo nie mogę kreatywa, no właśnie. To ja się nie dowiem, co tu jest. Ja bym młode kreatywę! Bo nie mogę sprawdzić, co tam jest, a prawdopodobnie tu jest coś zepsute, bo tu się powinno coś pojawić. To jak klikam guzik i to się nic nie dzieje wtedy, nie? Coś tu powinno być. Coś tu powinno być. A ja nie wiem, jak obejść tą komendę, kuźwa, ze zmianą gamę mody. To jest głupie w ogóle. To jest komenda, która w ogóle powinna być totalnie zakazana w grze. Tak serio. Totalnie. Po prostu nie powinna istnieć, nie? Blokowanie gamę mody. No nie wiem, tutaj może jakaś komenda jest. Nie wiem, przeszedłem mapę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Unfair Minecraft. Nie wiem, co mam więcej zrobić. Fajna mapa. No to fajna mapa. Trochę się nawet zdenerwowałem, nie? Ale spoko, nie? Fajna. Taki inny motyw, nie? Za dużo roboty tutaj, widzę, z tym typowo nie było. Ale rozkminiania już 3 razy więcej, więc może dobrze, że mapa nie była zbyt długa. To tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Chciałbym się jakoś pożegnać normalnie, sensownie. A, survival. Je, stoję. W powietrzu. Tak. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się i... papa! Pa.